A były jakieś inne, bo kanał. Nie, wszystkie mają takie same. Nie? No, to czytanie może było. Teraz trzeba się złożyć. Nie było podpisane. Ale teraz, panie Jarku? Teraz, no ja wiem, 10 minut temu zostawiłem tutaj ten stoliku. Gdzie były tam? Ja no, może ja to. A tam jest była taka koperta. O, że koperta była. Komisji Planowania Przestrzennego i Inwestycji w sprawie przebudowy drogi w zakresie budowy ekranów akustycznych przy ulicy Kotlarskiej w Krakowie. To jest punkt trzeci. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Wielorodzinnego przy ulicy Skorupki w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest za? Witaj. To jest wymuszenie głosowania, tak? Narzucenie woli. Dyscyplina, to jest dyscyplina. Pani to mogła. Nie, no pani to dobrze, to ile? 17. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze. Jako punkt piąty to zostaje projekt, będzie projekt zarządu w sprawie planu finansowo-rzeczonego wydatków Rady Dzielnicy II Brzeguszki na 2013 rok. To nie musimy głosować. Jako punkt szósty projekt Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt szósty projekt zarządu w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2013 rok. Jako punkt ósmy projekt zarządu w sprawie korekty uchwały nr 22/233/2012 dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie podziału środków na zadania priorytetowe na 2013 rok. Jako punkt dziewiąty będzie projekt zarządu w sprawie wywieszenia w dniach 22 i 23 stycznia 2013 roku klacz państwowych w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? 18 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 10 projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej Mienia Handlu i Usług w sprawie zbycia nieruchomości przy ulicy Fabrycznej w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I czy są jeszcze jakieś projekty uchwał? Nic nie pominęłam? Nie. Czyli jako punkt 11 oświadczenia i komunikaty. Głosujemy teraz nad całym porządkiem obrad. Kto z Państwa jest za całym projektem porządku? A ten Łukasz Berdziński gdzie ma? Nie da się. Tu obok mojej głowy. Jest. Komponowała się dzisiaj. Wiesz, kto jest, 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Punkt drugi porządku obrad, przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Dzielnicy. Do biura radnej, do zarządu nie wpłynęły żadne uwagi, dlatego uznaje się protokół za przyjęty. Punkt trzeci.